Wolontariusze na co dzień to zapracowani ludzie, oprócz swoich licznych obowiązków pomagają innym, uczestniczą w zbiórkach żywności, są zaangażowani w akcje ogólnopolskie czy pomagają swoim rówieśnikom w nauce. 16 marca w gimnazjum nr 2 odbyła się czwarta gala miejskiego finału konkursu nastolatków, 8 wspaniałych. Wolontariuszem może zostać każdy z nas, wystarczy chęć niesienia pomocy innym, a także bezinteresowność. Wolontariat w ostruckich placówkach oświaty jest bardzo rozwinięty. Różne akcje charytatywne, pomoc bieżąca uczniom naszej szkoły również, pomoc uczniom z ubogich rodzin Ostrudy, ale również w domach dziecka współpraca, zbiórki żywności, zbiórki ubrań i udział w takich akcjach, które się wpisały już jakby w tradycję szkolnych wolontariatów w naszej ojczyźnie, w Polsce, czyli na przykład dziewczynka z zapałkami, czyli na przykład Góra Grosza. Gala 8 wspaniałych to podziękowanie wolontariuszom za ich ciężką pracę. Podczas tegorocznego finału nagrodzono najprężniej działających wolontariuszy z dwóch ostruckich gimnazjów. Jury konkursu zwycięstwo przyznało Paulinie Orzechowskiej z gimnazjum nr 1. Nie spodziewałam się tego, naprawdę jestem bardzo zaskoczona. Myślałam, że odpadnę po prostu, nie dostanę się do tej 8 i myślę, że długo jeszcze nie uwierzę w to, że wygrałam. Ja działam we wszystkich akcjach, które są organizowane i w naszej szkole, i w mieście. Jestem także we wspólnocie 8 w Wiara i Światło, przepraszam, z osobami niepełnosprawnymi i po prostu robię to, co ktoś potrzebuje. Pomagam osobie, nie patrzę na to, czy to jest wolontariat, czy nie, po prostu pomagam. Ciepłych słów pod adresem swojej podopiecznej nie szczędziła Mariola Piekutowska, opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu przy gimnazjum nr 1. Czy Paulina, tak jak dzisiejsze miano otrzymała, jest wspaniała, naprawdę jest wspaniała, jest niesamowitą dziewczyną, jest energiczna, rzutka, daje swojej siły, ma tyle siły i tyle poweru, że po prostu potrafi go przekazać innym, zaraża, angażuje innych do pracy, oprócz tego świetnie się uczy, ma czas, ja nie wiem skąd ta dziewczyna ma czas na wszystko, bo ona jest zawsze na każde zawołanie, nawet nie zawołanie, wystarczy, że ja pomyślę, ona już wie, ona już to robi, ona się angażuje, ona to zorganizuje. Paulina Orzechowska, tak jak inne 8 uczennic z naszego miasta, pojedzie reprezentować Ostrudę do Białegostoku. Tam odbędzie się ogólnopolski finał konkursu 8 wspaniałych.